Witam serdecznie po przerwie krótkiej i będziemy kontynuować nasze prawa natury. Skończyliśmy na prawie drugim, drugie prawo natury, kiedy omówiłam, jak wygląda ten podział, czyli ta aktywność konfliktowa i kiedy potem pojawia się ten stan wagotonii, czyli zdrowienia, stanu zapalnego. Od dzisiaj już każdy z Was będzie wiedział, że jeżeli ma stan zapalny, czy pojawia się u niego stan zapalny, to znaczy, że już jest po rozwiązaniu konfliktu, że już sprawa została załatwiona. Ona mogła zostać załatwiona nawet poza jego świadomością, ale że to już, wiecie, pozamiatane, to już jest dobrze, znaczy, że już zdrowiejemy. Moje córki, kiedy były młodsze, ja uczę się przecież totalnej biologii już od kilku lat, kiedy one były naprawdę jeszcze, no, ta najmłodsza była mała, to kiedy przyszłam z tymi pierwszymi informacjami i opowiadałam o totalnej biologii, to dla niej było takie oczywiste, dzieci bardzo szybko to rozumieją, wiecie, naprawdę, bardzo szybko. I potem, kiedy już wiadomo było, że stan zapalny, że, bo tutaj ona mówi, wiesz, bo inne mamy to się martwią, jak mówisz, że ty jesteś chora, kochanie, to połóż się, a ty mówisz, a dlaczego ty jesteś chora, a co się wydarzyło, a to już zdrowiejesz, więc chodzi o to, że nie takie głaskanie i takie kładzenie dziecka do łóżka i takie, ach, bo biedne dziecko, tylko takie jak gdyby świadome zastanowienie się, a skąd ta choroba, dlaczego taka gorączka, co się wydarzyło, skąd na przykład u ciebie ból gardła, gardło na przykład symbolizuje przełyk w ogóle, to jest tak zwany, to za chwilkę to dokładniej powiem, ale skoro o tym gardle tak mi się jakoś przypomniało spontanicznie, no to jak chcemy coś połknąć i już prawie to mieliśmy, czyli to już było prawie nasze i to niekoniecznie chodzi o obiad czy o kanapkę, tylko mówię tutaj symbolicznie o jakimś kęsie potrzebnym nam, czyli już prawie coś mieliśmy dostać, prawie to było nasze, prawie to połykaliśmy, ale się okazało, że jednak tego nie dostaliśmy z jakichś tam powodów, no to w tym momencie w fazie zdrowienia boli nas gardło, czyli czego my nie dostaliśmy, czego my nie przełknęliśmy. Rozczarowanie. Takie rozczarowanie. To jest ta faza taka, ale to musi być coś takiego, pamiętacie jak mówiłam, że to musi być coś takiego dramatycznego, coś co dla nas jest. Na przykład dla mojej córki to był iPhone, jak go nie dostała, no to był ból gardła, był naprawdę duży. Więc jeśli chodzi o to drugie prawo natury, no to tak pokrótce naprawdę to tyle. Natomiast trzecie prawo natury mówi nam o naszym pochodzeniu, ponieważ wszystkie nasze organy zbudowane są z czterech rodzajów tkanek. I te cztery rodzaje tkanek pochodzą z trzech listków zarodkowych. I naprawdę powiem Wam, że jestem w szoku, że na medycynie tak mało się o tym mówi i lekarze kompletnie nie wiedzą, że ma to ogromne znaczenie, ponieważ każda nasza tkanka zbudowana pochodząca z określonego listka zarodkowego, zachowuje się inaczej w fazie aktywnej i inaczej w fazie zdrowienia. I tutaj miałam taką klientkę, pacjentkę, która przyszła do mnie z nowotworem piersi i ona nie wiedziała, jaki to jest typ nowotworu piersi, a nowotwór piersi to są cztery różne nowotwory. To są cztery różne konflikty, więc ja ją pytam, ale powiedz mi, gdzie jest umiejscowiona ta zmiana? Czy to jest zmiana w gruczole piersiowym, czy to jest zmiana w przewodach piersiowych, czy to jest nerwiakowłókniakowatość, czy to jest czerniak, który na piersi ma barwę rubinową, jako jedyny czerniak na ciele? A ona mówi, no czerniak to nie jest, o, nerwy to też nie, no to chyba jeden z tych dwóch, ale mówię, no dobrze, to zapytaj lekarza, gdzie jest umiejscowiona ta zmiana. Najbardziej popularną zmianą, jeśli chodzi o nowotwory piersi, to są w przewodach wyprowadzających. To są zmiany w przewodach wyprowadzających mleko. I w ogóle generalnie nowotwory piersi u kobiet zawsze symbolizują konflikt gniazda. Czyli coś złego dzieje się w domu, coś złego dzieje się mojemu dziecku, nie mogę mu pomóc, jest daleko, ja nie mam wpływu, nie wiem jak ja mogłabym, co ja mogłabym jeszcze zrobić dla mojego gniazda. I tak w przypadku kobiet, bo tutaj ręczność jest bardzo ważna, u praworęcznych kobiet lewa pierś to jest zawsze konflikt macierzyński, czyli konflikt kogoś, kim my się opiekujemy, czy to musi być kogoś, kto jest od nas zależny, czyli na przykład nasze dziecko, ale też może nasz ukochany pies chorować, albo nasza mama, która już jest ubezwłasnowolniona w sensie takiej świadomości, fizyczności i tak dalej, którą my się opiekujemy jak naszym dzieckiem. Natomiast prawa strona ciała u leworęcznych kobiet mówi o tym, że to jest konflikt rozszerzonego gniazda, czyli
czyli my, to może chodzić o naszego partnera, o naszą przyjaciółkę, o kogoś, kto jest jakby równorzędny z nami. I ta zmiana, jeżeli pojawia się w gruczole piersiowym, czyli pojawia, rośnie ten guz, to jest zawsze po to, żeby wzmocnić działanie tego narządu. No a jaką funkcję ma pierś? To jest w ogóle zawsze takie pytanie. Jeśli pojawia się jakaś zmiana w naszym organie, to my się zawsze zastanawiamy, ale jaką funkcję ma ten organ? O co chodzi, że tam jest ta zmiana? Więc w przypadku tego nowotworu piersi, jak gdyby nasz mózg chce stworzyć taką turbo pierś. Wiecie, bo kobiety przez całe miliony lat swoim dzieciom mogły pomóc tylko tak, że mogły je nakarmić, kiedy dziecko płakało, kiedy było chore, kiedy nie czuło się niebezpiecznie, to mogło się przytulić i mama mogła nakarmić je piersią. Nasze pramatki, to był ich sposób na to, żeby chronić swoje dzieci, żeby dać im trochę miłości. I tak kobiety właśnie ratują świat poprzez tworzenie jakby turbo piersi, żeby nakarmić wszystkich bliskich. I jeżeli to jest ta zmiana, jest właśnie w gruczole, no to mówi o takim właśnie jakimś konflikcie związanym z poczuciem tego dania wsparcia swoim dzieciom. Ale jeśli zmiana jest w kanalikach wyprowadzających, to ta zmiana, to tutaj chodzi o komunikację i o miłość. I była taka historia kobiety, której syn trafił do poprawczaka. Był daleko, ona nie miała z nim kontaktu. Nie znam dokładnie tej historii w sensie takim fabularnym, ale generalnie ona cierpiała, że coś takiego się w ogóle wydarzyło, że on trafił do poprawczaka, że ona nie ma z nim kontaktu. I wytworzyła sobie w kanaliki wyprowadzające mleko z piersi, są zbudowane z tkanki ektodermalnej, która w fazie aktywnej ulega pocienieniu, zmniejszeniu. Pamiętacie, jak mówiłam wcześniej o jakiejś tkance, o pęcherzu moczowym, ektodermalny, bo pęcherz też jest endodermalny, ale to są inne konflikty. Ale tutaj jesteśmy przy tej piersi. I teraz, kiedy te kanaliki, wyobraźcie sobie, wszyscy macie wyobraźnię, wyobraźcie sobie taką rureczkę, która wychodzi jak gdyby poprzez pierś, którą mleko płynie do dziecka. I ta rureczka, żeby powiększyć światło tej rureczki, no to jest właśnie po to, to jest właśnie sens biologiczny. Mózg uruchamia to po to, żeby więcej mleka można, żeby można było wyprodukować i podać temu człowiekowi, tej bliskiej istocie, o którą się martwimy, więcej mleka. To światło się powiększa, ale przychodzi moment, kiedy my tą sprawę rozwiązujemy i w tym momencie, ponieważ te rureczki, te przewody wyprowadzające są bardzo cieniutkie, to one w fazie zdrowienia, w stanie zapalnym się naprawiają, te komórki się nadbudowują, co mylnie jest interpretowane jako nowotwór piersi. A to tak naprawdę, bo one się zatykają, pierś się robi obrzęknięta, czerwona. Która kobieta się nie przerazi, prawda? Która się nie przestraszy, jak coś takiego widzi? No to pierwsze, co pomyśli, bo jest wszędzie atakowana wszystkimi tymi informacjami z zewnątrz, że to jest rak. No i że właściwie to zaraz umrę. I zaraz pobiegnie do doktora Google'a, żeby zobaczyć, ile jej życia zostało, prawda? Więc tam zaraz zobaczy, że jeszcze pół roku i przerazi się natychmiast, że to jeszcze ma tylko pół roku życia. No to jak tak, to ona umrze i tworzy się kolejny konflikt. I uwaga, to nie chodzi o przerzut, bo lekarze często diagnozują to jako tak zwany przerzut. A to nie jest przerzut, tylko to jest nowy konflikt, który my w sobie uruchamiamy. A on się uruchamia dlatego, że boimy się o życie własne. Boimy się, że umrzemy. Natomiast jeżeli boimy się, że umrzemy, no to co jest nam potrzebne do życia? Tlen. Potrzebny nam jest oddychanie. A z oddychaniem związane są płuca. I ostrzela, ale w tym przypadku płuca, dlatego że lekarz mówi, a ma pani przerzut do płuc. I to nie jest przerzut, tylko to jest kolejny konflikt, który został uruchomiony poprzez diagnozę tego lekarza, który, no wie pani, ma pani straszny nowotwór i teraz no właściwie to zostało pani może pół roku życia. No takich historii, ja naprawdę tego dużo słyszałam, jak przychodzili do mnie ludzie i opowiadali takie rzeczy, że to się po prostu w głowie nie mieści. Kiedyś na warsztatach, które prowadziłam gdzieś tam na Mazurach, przyjechała dziewczyna, której, słuchajcie, ja jestem trochę dygresyjna, trochę miałam inny plan, ale te historie ludzkie są takie fajne i tak nam pokazują, że jakby jakiś strażnik wątku tutaj był, żeby mnie sprowadzać czasem na główną drogę. Ale myślę, że to jest na tyle ciekawe i ważne, że dokończę. Przyjechała dziewczyna, której mama, która miała nowotwór jajnika,
a której wcześniej mama zmarła, dosłownie to było tydzień wcześniej, czy półtora tygodnia przed tymi warsztatami. I ona tak na świeżo po tej śmierci, jeszcze nie przeżywszy żałoby, przyjechała w takim stanie bardzo trudnym i opowiedziała nam historię tej matki, że mama właściwie była już, bo ona była w zdrowieniu, ta mama, kiedy ja się już dowiedziałam, o co tam chodziło, to ona była już w fazie naprawczej, ona się źle czuła, ona była osłabiona, bo w fazie naprawczej my jesteśmy osłabieni. I wiecie, że to ma biologiczny sens, takie osłabienie. Wiecie dlaczego? Dlatego, że gdybyśmy w tym czasie zaplanowali sobie wyprawę w Himalaje, kiedy jesteśmy w fazie zdrowienia, to nasze tkanki nie mogłyby dojść do tego pierwotnego stanu. Kiedy my czujemy osłabienie, to tak jakby mózg nam mówił, weź się połóż, odpocznij, daj sobie spokój, kobieto, nie lataj tam na szóste piętro z tymi siatkami, tylko posiedź tutaj, odpocznij, niech ci ktoś zrobi herbatę, niech się obiadem zajmie ktoś inny, daj już spokój. To jest po to. Więc ta mama tej dziewczyny była już w fazie zdrowienia i przyjechała do szpitala na jakieś tylko badania, takie jakieś, to była prosta rzecz, i spotkała lekarkę. I taka uśmiechnięta i do tej lekarki mówi, pani doktor, wie pani, ja jestem w szpitalu, ale ja już zaraz wyjdę. A ona tak spojrzała na nią i powiedziała, pani Ewo, pani już nigdy stąd nie wyjdzie. To jest straszne. Wiecie, ile takich historii słyszałam? I ta kobieta rzeczywiście nie wyszła, ponieważ ta lekarka była dla niej Bogiem. I ona jej uwierzyła. A to, co my wierzymy, to dajemy temu, dajemy swoją wiarę, dajemy swoją energię. To jest tak, jak za każdą diagnozą idzie coś takiego, co nazywa się prognoza. To jest bardzo niebezpieczne, bardzo, bo to bardzo pogarsza nasz stan. Gdybyśmy, słuchajcie, nie wiedzieli, gdyby nie było mediów, teraz wyobraźcie sobie, nie ma mediów, żyjemy w jakichś takich wioskach, czy ktoś wiedziałby, że jest jakiś wirus? Czy ktoś wiedziałby, że w ogóle cokolwiek się dzieje? Nikt by o niczym nie myślał, to jest totalna wojna informacyjna, o czym przecież wiecie. I taka była ta historia, gdyby ona nie spotkała tej lekarki, to myślę, że ona by żyła do dzisiaj. Ale jak lekarka jej powiedziała, że pani Ewo, pani już nigdy stąd nie wyjdzie, no to ona pomyślała sobie, że z nią jest tak źle, że po prostu no ona no nie ma wyjścia, musi umrzeć. No trudno. To tak jak diagnoza potrafi zadziałać jak klątwa. Wiecie, jak to jest z tą klątwą? Dajemy jej siłę wtedy, ona ma wpływ na nas wtedy, kiedy my jej naszą siłę dajemy. Kiedy my uwierzymy w to. Bo wszystko jest mentalne, my naszym mentalem to tworzymy. Daliśmy temu wiarę, daliśmy naszą energię na to, żebyśmy mogli umrzeć. Lekarz dla nas, dla wielu ludzi jest tym Bogiem. Wiecie, jak trudno się dostać dzisiaj do lekarza? Kiedy już się w końcu gdzieś tam dostajemy, wysłupłamy te 150, czy 160, czy 250, czy 300, czy 400 i tak dalej, nie będę tutaj powiększać tych kwot. Ostatnio wysłuchałam tego naprawdę dużo, jak bardzo ciężko się jest w ogóle gdziekolwiek dostać. I my w końcu idziemy i ten lekarz nas przyjmuje. No to co my robimy wcześniej? My jesteśmy zdenerwowani, my jesteśmy zestresowani, że w końcu się udało, że tutaj pan doktor, no patrzymy, tak kiwamy głową, no tak, pan doktor mówi tak, panie doktorze, a co pan myśli? Jak ja się mam czuć? Mam takiego znajomego, który idzie do lekarza po to, żeby on mu powiedział, jak on ma się czuć, no jak ja mam się czuć? No jak ja dzisiaj się mam czuć? No dobrze, dobrze, pani Józefie, aha, no to dobrze, to się będę dobrze czuć. No tylko taki, wiecie, margines po prostu, to bo to świadczy o tym, jak bardzo oddajemy władzę innym, żeby ingerowali w nasze ciała, a my mamy tę moc w sobie i my sami możemy o tym decydować. Ale dobrze jest mieć też wiedzę, żeby rozumieć, skąd taki proces w nas, w naszym organizmie się pojawił. Kiedy ktoś przechodzi jakąś kontuzję, kiedy ktoś, kogoś boli głowa, albo kiedy ma, nie wiem, na przykład, no nie wiem, stan zapalny spojówki. Jak to się, zapalenie spojówek, prawda? No więc zapalenie spojówek jest fazą zdrowienia, jest fazą naprawczą konfliktu zobaczenia kogoś, kęsa wzrokowego. Czyli tak bardzo za kimś tęskniłam, w końcu zobaczyłam tą osobę, czy tę istotę, czy to coś. Albo zobaczyłam, nareszcie przyszło zawiadomienie z banku, że mi anulują cały kredyt. A tak czekałam na to, czekałam, w końcu to zobaczyłam. Ba, zapalenie spojówek. I przeważnie jest to prawa spojówka u praworęcznych osób. Bo lewa strona u praworęcznych osób mówi jak gdyby o tym, że my chcemy się od czegoś odciąć, czy czegoś już nie chcemy, że to od czegoś się odcinamy, oddalamy. Prawa strona to jest coś, co my chcemy przyjąć, za czym tęsknimy. Jest taka książka Możesz uzdrowić swoje życie, Luisa Hay. Ona stworzyła taką mapę
Nie wiem, czy pani zna tak tą książkę, oczywiście, czy można się sugerować? Tam jest... Jak najbardziej, tylko że Louise Hay zrobiła to jak gdyby tak bardzo powierzchownie, bym powiedziała. Potem ta wiedza poszła bardzo do przodu, no właśnie między innymi doktora Hammera, Gilberta Reno, Roberto Barnajego i teraz to jest wszystko bardzo precyzyjne, to już nie musimy tak macać, myśleć sobie, to dlaczego? A na przykład dlaczego ja mam chorą wątrobę? Bo już jak znamy, wiemy z czegoś, jakiej zbudowany jest tkanki dany organ i rozumiemy już... odwrotnie, jak jest zmiana w danym organie i cofamy się do tyłu, to patrzymy, jaka emocja mogła to uruchomić. Teraz my musimy jakby z tą emocją sobie poradzić, bo to sprawi, że zatrzyma się cały ten proces. Czy ja skończyłam ten wątek, widzicie, o tej dziewczynie z tą piersią? Nie skończyłam. No właśnie, bo ona zadzwoniła do lekarza i ja mówię do niej, no powiedzmy, że mam na imię Kasia, i mówię, Kasiu, zadzwoń do lekarza i dowiedz się, jaka to jest tkanka. A ona zadzwoniła do mnie, wiesz, ten lekarz to mnie opieprzył, powiedział, że ja w ogóle pytam o to, że co mnie to obchodzi, jaka to jest tkanka. Ja mówię, no kochanie, no to jest twoja tkanka, to jest twój rak, w cudzysłowie, to ty masz prawo zapytać o to, gdzie to jest umiejscowione. On powiedział, że to nie ma znaczenia. Ja mówię, ależ ma, kluczowe, dlatego, że jeżeli to jest, to chodzi o to, jak zachowuje się, jeżeli ty masz nowotwór, który jest w przewodach wyprowadzających i jest stan zapalny, to ty jesteś w fazie zdrowienia, ale jeśli ciągle rośnie guz, to ty jesteś w fazie aktywności. Ja muszę wiedzieć, w jakiej to jest tkance, żeby można było to przepracować. No w końcu się tego dowiedziała, sprawa zakończyła się pozytywnie, dziewczyna była w fazie zdrowienia, nie przestraszyła się pana doktora, nie dała się wystraszyć, bo zrozumiała ten proces, wszystko narysowałyśmy, wszystko odkryłyśmy, dlaczego i tak dalej, wszystko się zgadzało w czasie i całkowicie wyzdrowiała i zupełnie jest zdrowa. To tak samo jak Roberto Barnai, którego naprawdę filmiki wam polecam na YouTubie. A on też miał nowotwór jelita grubego i to też w ogóle się od tego zaczęło, bo Roberto Barnai był inżynierem i nie miał kompletnie nic wspólnego z medycyną. On jako młody człowiek zachorował na nowotwór jelita grubego. Jelito grube mówi nam o jakiejś ohydnej, obrzydliwej sprawie, o jakimś oszustwie, bardzo często przez wspólników. To mi się powtórzyło chyba 2 czy 3 razy, że ktoś został oszukany przez wspólnika, ponieważ całe nasze ciało i wszystkie organy, które są w ciele, one są w jakiś sposób symbolicznie powiązane z tym wszystkim, co się dzieje na świecie. Więc jak gdyby jelito grube, to jest to takie symbolicznie dla nas najbardziej brudne miejsce. Powiedzmy, że tam pozbywamy się wszystkich nieczystości, które uwalniamy z ciała. I on, Roberto, kiedy stwierdzono u niego ten nowotwór jelita grubego i powiedziano mu, że będzie miał może z pół roku życia, to on zdecydował, że to nie będzie pół roku, tylko on się musi dowiedzieć jako taki inżynier, jako taki bardzo logiczny umysł, no to on chciał wiedzieć, o co tutaj chodzi, no dlaczego coś takiego się stało. To, że my chorujemy i że chorujemy, no, że pojawiają się zmiany na naszym ciele, to my ludzie nazwaliśmy choroby chorobami. Choroby siebie tak nie nazwały, to są programy specjalne po prostu. Fajnie jest nazywać program specjalny chorobę z programem specjalnym, a nie chorobą, prawda? Samo słowo choroba. Zobaczcie, jaki to jest niesamowity egregor. Ile tam jest lęku, ile tam jest strasznych rzeczy. A jeżeli my mówimy, że mamy program specjalny, który właśnie dobiega końca, jak to zupełnie inaczej brzmi. No i właśnie wracając do Roberto, jak on chciał poszukać jakiegoś ratunku dla siebie, chciał się dowiedzieć, dlaczego ten nowotwór akurat jelita grubego. I okazało się, że, a ponieważ on był też tłumaczem języka niemieckiego i też wykłady po niemiecku robi, to on dotarł do prac doktora Hammera, które wtedy jeszcze nie były tłumaczone na inne języki i zobaczył, znalazł tam taki odnośnik właśnie, że to ma związek z jakąś hańbą, z czymś. Hańba to nie, to właściwie hańba jest związana z trzustką, ale tutaj jest z czymś obrzydliwym, z czymś ohydnym, z czymś takim, trzustwo majątkowe chyba też. To raczej związane też może być, bo jeżeli to wspólnik, ale tu generalnie chodzi o to, że ten wydźwięk tej naszej emocji jest taki, że to było obrzydliwe. To był cios taki naprawdę coś ohydnego. No i on rzeczywiście taką historię w swoim życiu przeżył. Jak koledze ze studiów załatwił pracę w węgierskich kolejach i po jakimś czasie się okazało, że Roberto mówi, że jakoś zaczęły znikać mu kontrakty, że w ogóle coś tam się takiego działo, że mniej zarabiał. I kiedy zrobił takie prywatne dochodzenie, prywatne śledztwo, to zobaczył, że ten kolega go po prostu oszukuje na pieniądze. I nie dość, że on mu załatwił pracę, czyli jakby dał mu chleb, prawda? A tutaj ten człowiek podstawił mu nogę i on odebrał to jako coś tak ohydnego, coś tak obrzydliwego,
że jakby somatyzowało się na tym konkretnym organie. I to jest przykład na to, jak nasze emocje wpływają na konkretne organy. To właśnie oszustwo, to właśnie takie no coś obrzydliwego. Na czym ja skończyłam? Mówiliśmy o trzecim prawie natury, tak? Bo o tych listkach zarodkowych. No właśnie, więc dlaczego to jest takie ważne? I słuchajcie, to nie jest wcale takie trudne, żeby się tego nauczyć, żeby to wiedzieć dla siebie, bo są już książki, Roberto Barnali wydał książkę, to jest Atlas Organów, słuchajcie, też możecie sobie kupić, albo książkę Gilberta Renault, żeby tam sobie wykartkować i zobaczyć, o, mam zapalenie tego i tego, to co takiego, jaka ta emocja, żebyśmy mogli sobie sami pomagać, żebyśmy nie musieli stać w kolejce w NFZ-cie, czy tam wyciągać 250 zł, żeby ktoś nam 10 minut poświęcił na korytarzu, tak, czy coś takiego, bo słyszałam o takich przypadkach. Więc ważne jest, żeby wiedzieć, który organ pochodzi z jakiej tkanki, z jakiego listka zarodkowego. I tak, najstarsza tkanka endodermalna, czyli ta tak zwana tkanka gruczołowa, jest najbardziej prymitywna, bo to była pierwsza tkanka jako istot biologicznych. Czyli tak jak się rozwijaliśmy, tak jak postępowała ewolucja, tak te tkanki się były coraz bardziej wyspecjalizowane, coraz takie bardziej skomplikowane. Ale ta pierwsza, ta gruczołowa, taka pierwotna, nazwana też tkanką pierwotną, z niej zbudowane jest część układu rozrodczego i część układu pokarmowego. Dlatego, że no, żeby żyć, to musimy jeść i się rozmnażać jako gatunek, więc tak sobie to możecie zapamiętać. Z tkanki endodermalnej zbudowana jest między innymi wątroba, są zbudowane płuca, część jelit, jajniki, no i tak dalej, i tak dalej. No, możecie sobie to dokładnie sprawdzić, który organ w jakichś takich tabelkach w książce, bo teraz nie mam czasu, żeby to wszystko wyliczać. Generalnie o co tutaj chodzi? Co jest ważne, żeby zapamiętać, że jeżeli mamy zmianę na tkance endodermalnej, czyli na tej tkance gruczołowej, to zawsze musieliśmy przeżyć konflikt lęku, czyli ten typ lęku, który nam wtedy towarzyszy, to jest lęk o przetrwanie, o życie, o to, żeby przetrwać, żeby przeżyć. Ja już mówiłam o płucach wcześniej i zobaczcie teraz, co się dzieje za oknem, znaczy nie tutaj, ale za oknami tego świata, jak duży nacisk kładziony jest na właśnie wszystkie choroby związane z płucami, z oskrzelami, z całym układem oddechowym. Jest to związane z ogromnym lękiem, bo też i lęk właśnie uruchamia tego typu procesy. Czyli w ogóle na przykład grypa to jest zagrożenie na terytorium i strach. To jest ten rodzaj emocji, który to wywołuje. Ale właśnie wracając do tych tkanek endodermalnych, co jest ważne? W fazie aktywnej, jeżeli jesteśmy, pamiętacie, że choroby dzielą się na dwie fazy. W tej fazie aktywnej u tkanek endodermalnych rośnie guz. Rośnie. Ale w ogóle po co on rośnie? W ogóle co to jest za pomysł naszego mózgu, żeby nam tworzyć tego guza? No zobaczcie, bo ten guz jest takim turbodoładowaniem, jest takim jakby wzmocnieniem tego organu. I tak jak na przykład żołądek, bo żołądek składa się i z endodermy, i z ektodermy, to są inne konflikty, takie subtelnie inne, to jeżeli mamy w tej części endodermalnej guza, który nam urósł, no to musieliśmy wcześniej naprawdę nieźle pozwolić sobie na to, pozwolić sobie w sensie jakby naszych emocji, puścić je, żeby nosić w sobie takie poczucie, że kurczę, ta sprawa jest kompletnie niestrawialna, nie mogę tego strawić. Bo zauważcie, jaką funkcję ma żołądek. No po co nam jest żołądek? No dochodzi tam do trawienia, prawda? Więc żebyśmy mogli strawić, pamiętajcie o tym, że wszystko jest też symboliczne, wirtualne i wyobrażone, strawić jakąś wirtualną, symboliczną czy jakąkolwiek inną sprawę w naszym życiu, to my musimy mieć, no co może zrobić ten biedny mózg, jeżeli my ciągle o tym myślimy, że Jezu, ja nie mogę tego już znieść, ja już po prostu się tak wkurzam. Są tacy ludzie, których nazywamy żołądkowcami, bo on się tak żołądkuje, bo on się tak wkurza, więc bo on czegoś tam nie może strawić. Ja nie mogę strawić tego, że ona mogła mi tak powiedzieć. No co to za baba? I tak cały czas na okrągło, nie mogę tego strawić, więc no co robi mózg? Mózg? No, on wytwarza wtedy guza, bo ten guz wytwarza z kolei więcej enzymów trawiennych, wytwarza więcej soków żołądkowych. Więc to, co nie było strawialne w
w takiej ilości enzymów, w takiej standardowej powiedzmy, no bo nie mogliśmy tego strawić, no to mózg wytwarza więcej tych enzymów trawiennych, żebyśmy mogli tą sprawę strawić i żebyśmy mogli wyzdrowieć. No a ten guz się tworzy, no wiecie, teraz i znowu jest ta historia, ma pani guza żołądka, potem jest znowu przerzut na płuca, no bo płuca to znowu jest lęk o przeżycie, o przetrwanie, bo dzięki płucom możemy oddychać. I teraz po co się na przykład tworzy guz na płucu? No po to, że dla naszego mózgu stworzenie większego materiału w płucach jak gdyby sprawi, że my lepiej nabierzemy powietrza, że my więcej tlenu wiecie, weźmiemy do siebie i w ten sposób łatwiej przetrwamy, przeżyjemy. To, co jest takie istotne, to taka informacja, że jeżeli mamy jeden guzek na płucach, to jest nasze martwienie się o przetrwanie, o inną osobę. My się nie musimy tylko o siebie martwić, możemy się martwić o kogoś, o swoje dziecko, o swojego męża, o swoją matkę i tak dalej. To jest jeden, jeżeli diagnozują u nas, że mamy jeden guz na płucach, że jest jedna zmiana, taka pojedyncza, to zawsze chodzi o kogoś. I ta zasada obowiązuje również w całym ciele, czyli na przykład pojedynczy guzek w wątrobie. To jest też lęk o to, o kogoś. Miałam takiego mężczyznę, który przyszedł do mnie i też miał taką zmianę pojedynczą w wątrobie. Okazało się, że to jest człowiek, który prowadził firmę, która była naprawdę, chyliła się ku upadkowi, a on zatrudniał 260 osób. I te 260 osób miałoby pójść na bruk. I on był tak tym zmartwiony, bo to był jeden z tych takich przedsiębiorców, którzy naprawdę dbają o swoich pracowników. I on był tak tym zestresowany, że właśnie jego ciało o tym opowiedziało, o tym jego stresie, który był tak ogromny. Więc ta tkanka endodermalna, pamiętajcie, że zmiana na narządzie zbudowanym z tej tkanki mówi nam zawsze o kęsie. W biologii słowo kęs to jest taki termin, który mówi o jakiejś rzeczy, o jakiejś sprawie, jakiejś sytuacji, której bardzo pożądamy, bez której nie wyobrażamy sobie życia lub z którą nie wyobrażamy sobie życia, że na przykład to jest dla nas no, tak straszne, że już sobie nie wyobrażam życia, żeby to dalej tak było. Albo no nie jestem w stanie już dalej żyć bez tego, no muszę to załatwić, muszę to mieć. I naprawdę te kęsy, tak jak mówiłam Wam, że wszystko jest bardzo subiektywne w nas, to te kęsy to mogą być bardzo różne. Słuchajcie, ktoś może mieć raka żołądka dlatego, że on nie ma jachtu nowego, że jego nie stać na ten jacht, a wszyscy znajomi już mają no, najbardziej wypasione jachty, jakie w ogóle tylko istnieją, a on ciągle nie ma. Ale wiecie, w takim środowisku się obraca, że no jak tu nie mieć dobrego jachtu. A z kolei ktoś inny nie ma kromki chleba, albo na przykład nie ma co do garnka włożyć, nie ma co dzieciom dać jeść. I to są właśnie takie, to jest, nawiązuje tutaj do tematu takiego nadrzędnego tego wykładu, czyli tego lęku, że jeżeli my się boimy o przetrwanie, jeśli my się boimy o to, o nasze jutro, o to, co się wydarzy, no to różnie to się może objawić na naszym ciele. Czyli może to się objawić w postaci na przykład nowotworu płuca, bo mózg chce wytworzyć więcej tkanki, żeby wytworzyć więcej pęcherzyków płucnych, które złapią więcej tlenu, więcej powietrza. Może objawić się na przykład nowotworem wątroby, bo wątroba mówi nam o konflikcie braku. I to nie musi być... Generalnie chodzi tutaj o jedzenie. Generalnie chodzi o przetrwanie takie, na takim najbardziej prymitywnym poziomie. Dlatego, że komórki wątroby, hepatocyty, ich zadaniem jest całkowite wyciągnięcie z tego, co my dostajemy do organizmu, no maksymalnie dużo wszystkich składników mineralnych, soli, witamin itd. Teraz przypomnijcie sobie, jak wyglądają wydęte brzuszki dzieci afrykańskich, gdzie właśnie wątroba pracuje tam tak jak szalona, po to, żeby nawet najmniejsze ziareneczko ryżu jeszcze z niego coś jeszcze wydobyć. I taka jest funkcja wątroby, która nazywana jest kucharzem organizmu. Czyli wszystko, co my dostajemy, to ona stara się przetworzyć dla naszego dobra. Ale jak popatrzymy na to w sposób bardziej symboliczny, no to jeśli my nie mamy z czego zapłacić kredytu, wyrzucą nas z mieszkania, nie mamy pracy, nie mamy z czego żyć, no to możemy różnie zareagować, różnego typu lękiem. Może to być taki lęk egzystencjalny i objawi się to w wątrobie. Może być też tak, że
że zareagujemy na przykład poprzez mięśnie, poprzez kości. Dlatego, że ja tak trochę mieszam Wam, wiem, ale tak staram się po kolei to opowiedzieć, ale czasem się nie da. Więc bo mięśnie i kości odpowiadają na konflikt z kolei poczucia własnej wartości. I zobaczcie, jak dużo ludzi nie ma swojego własnego poczucia własnej wartości. Wartości, ta nasza samoocena jest bardzo niska, o co już zadbał świat. Bo tak pozornie wydawałoby się, że wszystko jest okej, ale zobaczcie, jak od małego dziecka my jesteśmy uczeni, żeby sobie nie ufać. Dziecko się przewróci, płacze, że go boli nóżka, mamusia mówi, oj, zobacz, przecież nie boli, zobacz, podmucham ci tutaj. Mama nie chce, żeby dziecko było mazgajem, ale ono dostaje sprzeczny komunikat, bo jego boli, a mamusia, która jest dla niego Bogiem, mówi, że nie boli. No to komu on ma wierzyć? A wierzy matce, bo jest z nią połączony. Więc w tym momencie, gdyby oduczani jesteśmy wiary sobie samemu, sobie samym. I to prowadzi właśnie do takiej sytuacji, że my idziemy do lekarza, który jest Bogiem i my słuchamy go z otwartymi oczami, buzią i słuchamy, że tak, no mamy umrzeć. No dobrze, panie doktorze, to umrę, no trudno. Więc, a właśnie a propos tej klątwy, to przypomniała mi się jeszcze taka historia. Nie wiem, czy oglądaliście taki film, to był thriller, to się nazywało Klucz do koszmaru. To jak taka młoda dziewczyna, Kate Hudson chyba, ona, ta aktorka, przyjeżdża na taką farmę, wszystko dzieje się w tej części Stanów, gdzie był huragan Katrina. To gdzie to jest? Przypomnijcie mi. New Jersey. Nie. To tam, słuchajcie, taka bardzo tam ciemna część, dużo murzyńska. Tak. Blues. Tak, te festiwale z tymi koralami. Nowy Orlean, no właśnie. No cała historia dzieje się w Nowym Orleanie i tam gdzieś na farmie i kobieta, która zatrudnia ją jako pielęgniarkę, żeby zajmowała się jej tym mężem, ona widzi, że coś jest nie tak, bo ten mąż tak jak gdyby chciałby dać znać, że potrzebuje pomocy. Potem się okazuje, już nie opowiadam całego filmu, obejrzyjcie sobie jak chcecie, ale generalnie o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że oni uprawiają magię afrykańską. I ta magia działa tylko wtedy, jeśli ktoś daje temu wiarę. Ta dziewczyna się nie boi, bo ona, gdyby widzi, że oni robią takie rzeczy, ona się z tego śmieje. Ale przychodzi taki moment, że ona się zaczyna trochę kruszyć. Myśli sobie, a jak to działa? Oni uprawiają taką magię, że zabierają ciało młode, jak gdyby i ta dusza wchodzi w to ciało, jak gdyby chcą żyć cały czas. Czyli upatrzyli ją sobie po to, żeby zabrać jej to piękne ciało. I ona w momencie, kiedy ona zaczyna naprawdę w to wierzyć, czyli daje temu swoją energię wiary, to się naprawdę zadziewa. Bo w magii jest tak, że to, co my uznajemy, że takie jest, to takie jest. Bo my mamy w sobie na tyle swojej własnej mocy, że jesteśmy w stanie nadać znaczenie wszystkiemu naszą własną mocą. I tak się rzeczywiście dzieje, że ona ulega temu. Dlatego tak wracam jeszcze do tego, ponieważ wydaje mi się to niezwykle ważne, że ludzie właśnie bardzo często oddają swoje życie, oddają siebie gdyby w posiadanie innym ludziom, bo sami czują, że nie mają tej mocy. A to nie jest prawda. Każdy z nas ma tę moc w sobie, tylko mamy ją zablokowaną. No i teraz właśnie odblokowujemy ją w tym pięknym świecie, który za chwilę będzie jeszcze piękniejszy.